jak czytałem, co w ostatnim tygodniku do rzeczy napisał kolega Krzysztof Masłoń na temat książki pana Jarosława Kurskiego Dziady i Dybuki, to znów mamy do czynienia z tym samym, ze świrem po prostu. Z człowiekiem, który ma zaburzenie, że w nim jest okropna ta polskość, którą on z siebie musi wyrwać, bo odkrył w sobie, że on wcale by nie musiał być Polakiem. Ci przodkowie go skrzywdzili, mógł należeć do narodu wybranego, być wszędzie u siebie w domu, na całym świecie kosmopolitą, a ta wredna matka go, prawda, pozbawiła tego, wtłoczyła go w tę obrzydliwą polskość, o której pisze tak jeszcze, to takie ciekawe, że każdy głupek w Polsce, który chce napluć na Polskę, to pisze taką manierą niby gombrowiczowską. Mu się wydaje, że to go wzniesie, a nie, to tylko pokazuje, jak jest nikim niczym.